Dzień dobry moi drodzy. W tym odcinku ruszamy w kolejną filmową podróż po Polsce. Jedziemy zobaczyć, jak dziś wyglądają miejsca, gdzie nagrywano kultowe polskie i nie tylko polskie filmy. Na początek Piotrków Trybunalski. To tutaj kręcone były zdjęcia do mojej ulubionej komedii, mojego ulubionego polskiego reżysera, Wabank Juliusza Machulskiego. W Piotrkowie w ciągu ostatnich 60 lat pojawiło się sporo ekip filmowych. Nagrano tu ponad 20 filmów. Na początku lat 80. XX wieku Juliusz Machulski przyjechał tu ze swoją ekipą, zamieniając Piotrków Trybunalski w Warszawę z okresu międzywojennego, żeby nagrać tu zdjęcia do, jak się potem okazało, swojego genialnego debiutu filmowego. Oto trafiliśmy na pierwsze miejsce, gdzie kręcono pierwszą scenę Wabanku, czyli scenę u jubilera. A tu na ziemię, jak spojrzysz, to był kiedyś inny bruk i te pierwsze kroki, no to właśnie były gdzieś tu. Tak jest, tym właśnie ujęciem zaczyna się cała historia. Lokal, w którym rozegrała się scena jubilera, w rzeczywistości znajduje się na ulicy Sieradzkiej. Tą ulicą właśnie idziemy do placu Kościuszki, gdzie stoi Złoty Róg, czyli kamienica, która w filmie zagrała najsłynniejszy bank w Polsce. Prywatny dom bankowy Kramera. Tutaj Kwinto, Duńczyk oraz Schopenfeldziarze Mox i Nuta dokonują skoku, przez który pogrążają wiarołomnego Kramera. Idziemy na tyły banku. Od ulicy Sieradzkiej wchodzimy w podwórko. No to trafiliśmy na, zobaczcie, to podwórko. Tu idzie pani Duńczyk. Wchodzi, żeby sprawdzić, jak się można dostać do banku Kramera, który jest rzeczywiście ściana obok. Także to nie ściana. Chodźmy. Pomimo tego, że film miał stosunkowo mały budżet, reżyserowi udało się świetnie oddać w kadrach klimat Polski lat 30. Nie obeszło się jednak bez małych wpadek. W scenie, kiedy komisarz Przygoda i Kramer wjeżdżają na podwórko, gdzie miała mieszkać Natalia, w oddali widać nowe bloki. A w samym podwórku stoi przykryty plandeką współczesny, w latach 80. przypominam, samochód. Ale nie takie produkcje zaliczyły wpadki podczas zdjęć. Weźmy na przykład słynnego Gladiatora i butle z gazem, które nie wiadomo skąd znalazły się na rzymskim Rydwanie. Opuszczamy piękny Piotrków i ruszamy na Dolny Śląsk. Ten widok zna chyba każdy fan polskiego kina. Lubomierz to jedno z najmniejszych i najstarszych miast Dolnego Śląska. Nagrano tu zaledwie kilka scen do samych swoich, ale miasteczko ma na tyle charakterystyczny rynek, że od razu mamy pewność, że trafiliśmy na plan filmowy polskiej komedii wszechczasów. Jeżeli tu będziecie, to polecam wam zajrzeć do Muzeum Kargula i Pawlaka, które znajduje się zaraz obok rynku. Znajdziecie tu sporo rekwizytów dobrze znanych z filmu. Ruszamy w kierunku Wrocławia. Dokładnie do Dobrzykowic. Tutaj znajdują się dwa stojące naprzeciw siebie domy, Kargula i Pawlaka. Podwórko i dom Kargula prawie się nie zmieniły. Podobno właściciele udostępniają je do zwiedzania. My jednak nikogo nie zostaliśmy, oglądamy tylko z zewnątrz. Na posesji Pawlaka wisi tabliczka. Teren oznakowany jest jako prywatny. Nie filmujemy zatem. Musicie sami tu przyjechać i go zobaczyć. Więcej o miejscach i ciekawostkach z planu samych swoich opowiadam w innym moim filmie. Link znajdziecie w opisie poniżej tego odcinka. Teraz czas na Warszawę. Alternatywy 4. Kultowy serial w reżyserii Stanisława Barei z początku lat 80. pomimo chłodnej oceny krytyków przyciągnął przed telewizory miliony widzów i zebrał rzesze wiernych fanów, którzy do dziś recytują na pamięć dialogi z filmu przy prawie każdej okazji. Tytułowe Alternatywy 4 to adres bloku, do którego wprowadzają się główni bohaterowie serialu i tak zaczyna się opowieść, która przenosi nas do czasów PRL-u z lat 80. Blok rzeczywiście istnieje, znajduje się w Warszawie przy ulicy Grzegorzewskiej. Budynek w filmie wydawał mi się większy niż w rzeczywistości. Barei udało się ściągnąć na plan ówczesną śmietankę wybitnych polskich aktorów z Romanem Wilhelmim jako gospodarzem domu Stanisławem Aniołem na czele. To miejsce musiało się pojawić w tym filmie. Zobaczcie, wszyscy ci, którzy nie do końca czują klimat i nie wiedzą o co chodzi, ale wszyscy ci, którzy dobrze wiedzą, Sofronow to największy poeta i myśliciel wszechczasów, to będąc w Warszawie koniecznie musicie tutaj przyjechać. A ten szyld jest dowodem na to, że duch absurdalnego poczucia humoru Barei pozostał w tym miejscu. Czas na Ojcowski Park Narodowy. Według mnie jeden z najpiękniejszych parków w Polsce. Na jego terenie znajduje się zamek Pieskowa Skała, należący do szlaku Orlich Gniazd. Ta okazała budowla, która porównywana jest czasem do Wawelu, zagrała w wielu polskich filmach. Tu właśnie rezydował Murgrabia z serialu Janosik.
A na renesansowym dziedzińcu zamku rozegrała się finałowa scena z ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana, kiedy to Skrzetuski uwolnił Bohuna. Na zamku pojawił się również najsłynniejszy polski szpieg, kapitan Hans Kloss ze stawki większej niż życie. Ale to nie wszystko. Kręcony tu był Potop, Podróż za jeden uśmiech, Królowa Bona i Pan Wołodyjowski. Będąc w okolicy, koniecznie tu zajrzyjcie. Lista Schindlera, oscarowa produkcja w reżyserii Stevena Spielberga, nagrywana była m.in. w Krakowie. Wiele scen zostało nagranych na krakowskim Kazimierzu, m.in. na podwórzu zwanym najpiękniejszym podwórzem Kazimierza. Znajduje się ono przy ulicy Józefa 12. Poznajecie tą dziewczynkę? Tak jest, to 13-letnia Anna Mucha, która zagrała Dankę Dresner. W tej amerykańskiej produkcji wystąpiło zresztą sporo innych polskich aktorów. Wracając do lokacji. W kilku scenach możemy również zobaczyć krakowski dworzec główny. Teraz jedziemy zobaczyć jeszcze dawny kamieniołom, którego właścicielem był na przełomie XIX i XX wieku przedsiębiorca Bernard Liban. Alan Starski, który był odpowiedzialny za scenografię wraz ze swoją ekipą, zamienił to miejsce w obóz koncentracyjny. Wy dziś znajdziecie tu fragmenty scenografii z filmu. Na przykład drogę wyłożoną replikami macew. Podobnie jak w filmie, robi duże wrażenie. Na koniec ciekawy fakt. Steven Spielberg nie przyjął wynagrodzenia za reżyserię filmu. Uznał, że byłyby to, jak powiedział, pieniądze zbrukane krwią. A, i jeszcze jedna ciekawostka. Mało kto wie, że w filmie przez przypadek można zobaczyć samego reżysera. W scenie, gdy Schindler negocjuje z żydowskimi inwestorami w samochodzie, na szybie widać postać w charakterystycznej czapce. Spielberg powrócił do Polski w 2014 roku, tym razem do Wrocławia, aby nagrać sceny do kolejnego swojego filmu, Most szpiegów z Tomem Hanksem w roli głównej. Wrocław zagrał w tej produkcji Berlin z czasów zimnej wojny. Ulicę Mierniczą widać w filmie kilkakrotnie, na przykład podczas sceny, w której budowany jest mur berliński. Ulica zostaje dosłownie przedzielona na pół. Na tej samej ulicy nagrana jest też scena z przejeżdżającym samochodem. Ekipa Spielberga nagrywała jeszcze w okolicach ulicy Kurkowej i Ptasiej na Nadodrzu. Tutaj również kręcone były sceny z budową muru. Na YouTubie można znaleźć filmiki, na których widać, jak w tych okolicach jeżdżą prawdziwe czołgi. A na samej ulicy Ptasiej postawiono Checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne pomiędzy częściami Berlina kontrolowanymi przez aliantów i Sowietów. Trzebnica, miasteczko położone około 30 km od Wrocławia, również zapisało się na trwałe w historii polskiego kina. Na kaplicznym wzgórzu przy trasie Wrocław-Trzebnica nagrana została otwierająca scena filmu Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament. Tutaj Maciek Chełmicki, były żołnierz AK zagrany przez Zbigniewa Cybulskiego, omyłkowo zabija niewinnych pracowników budowlanych. Popiół i Diament odniósł międzynarodowy sukces. Kreację Cybulskiego porównywano do gry legendarnego amerykańskiego aktora Jamesa Deana. Niestety, ten wyjątkowo zdolny polski aktor 9 lat po premierze filmu zginął pod kołami pociągu na dworcu głównym PKP we Wrocławiu. Na peronie trzecim w miejscu wypadku możecie znaleźć poświęconą Cybulskiemu tablicę pamiątkową. Na wzgórzu Trzebnickim zawitała również ekipa kultowego polskiego serialu Czterej pancerni i pies. Charakterystyczną aleję lipową z kapliczką widać w odcinku pod tytułem Roztajne drogi, w którym Guslik i reszta załogi podstępem biorą do niewoli niemieckich żołnierzy. Na dziś to byłoby na tyle, ale w Polsce jest jeszcze mnóstwo miejsc, które zapisały się w historii polskiej i światowej kinematografii. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie filmowe podróże po Polsce i czy chcecie, żebym kontynuował ten temat na kanale. I na koniec, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz jest ten moment, żeby subskrybować nasz kanał i zaznaczyć dzwoneczek, co by nie przegapić następnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnych podróżach po Polsce. Cześć!